Nie rozumiem, jak mogłeś? Skończ już. Jak mogłeś tak odepchnąć ojca? Nie żartuj. To twój ojciec. Wziął telefon. Co z tego? Telefon nie zapewni jedzenia, utrzymania i dachu nad głową. Ale można z niego dzwonić. Czy wierzysz, że nasz zespół przetrwa 40 lat i na starość będziemy sławni na całym świecie? Skończ już. Nie. Nawet nie mamy gdzie ćwiczyć. Twój telefon. Nie ma dla nas miejsca w szkole, ale coś znajdziemy. Przez całe życie czegoś szukamy. Przestań. To nawet nie jest twój ojciec. I też myślę, że nie należy go sprzedawać. Jasne. Ty nie musisz się martwić, bo masz kasy jak lodu. Idę już. Dokąd? Dokąd? Sol, do salonu piękności. Co? Zrobisz sobie trwałą? Wierzysz w to? Przynajmniej mam dziewczynę. Ciebie omijają nawet muchy. To wszystko przez brak kasy. Nie obrażaj mnie. Nawet gdybyś miał pieniądze, nic byś nie wskurał. Nie zaczynaj. Moje włosy! Panowie! Szykujcie się na popołudniowy trening. Nie mogę, masz być i kropka. Prosiłem, zamknij się. Chcę was widzieć na boisku. Jak ktoś nie przyjdzie, gorzko pożałuję. Bez dyskusji. Co teraz? Musisz iść. Odbiło ci? Nie poczeszesz swoich ślicznych loczków. Dość tych kłótni. Co? Ostatnio jesteście jacyś dziwni. Powtarzacie ciągle te same dowcipy. Idź już, żebyś wiedział. Całkiem mu odwaliło? Czas, żeby twój przyjaciel zaatakował Sol. Tych dwojga nic nie rozdzieli. Damy radę. Damy radę. Ale jak? Rozdzielimy ich.